W tym roku to jest czwarta edycja kalendarza trzech religii, czyli chrześcijanie, muzułmanie i Żydzi w naszym Fyrtlu razem, a takim motywem przewodnim jest to, że możemy się pięknie różnić. Możemy być obok siebie, cenić się, szanować, miłować, ale jednak możemy być różni. Każda religia ma swoje święta, każda religia ma swoje kiedy jakieś pory, jakiś czas i tak dalej, ale trzeba tylko, kiedy skoncentrujemy na tych świętach, znajdziemy, że każda święta w tych religiach to wspomina tylko po prostu Boga. To jest bardzo piękne, bo to jest ten Bóg, który łączy nas, Żydzi, czy chrześcijanie, czy muzułmanie, to jest ten sam Bóg. Kalendarz, który symbolizuje trzy religie, kalendarz, który niesie za sobą aspekty edukacyjne, nie tylko wszelkie możliwe aspekty poznania siebie nawzajem, w symbolice każdej z religii. Kalendarz trzech religii jest podzielony na trzech kalendarzach, czyli kalendarz chrześcijański, żydowski i kalendarz muzułmański. Ten kalendarz muzułmański, muzułmanie zaczynali liczyć czas od imigracji proroka Mohameda i jego towarzyszy od Mekki do Mediny. I teraz minęło już 1442 lata. Ponieważ Poznań zamieszkują nie tylko katolicy, ale też bracia protestanci, grekokatolicy, ewangelicy, także starokatolicy, zdecydowaliśmy się, że w tym roku zaznaczymy także ich święta. Tak więc można zobaczyć na przykład wspomnienie reformacji, które jest zaznaczone w tej części chrześcijańskiej kalendarza. Są także zdjęcia związane z ewangelikami, z prawosławnymi. Dlatego chcemy, żeby pokazać, że Poznań jest naprawdę różnorodny religijnie. Wydaliśmy 5,5 tysiąca. Kalendarze te niezwykłe będą dostępne w kilku miejscach. Będą u nas, będą u muzułmanów, będą u ojców oblatów, będą w miejskich placówkach. Jeśli ktoś nie może tak fizycznie otrzymać tego kalendarza w Poznaniu, w tych wymienionych punktach, to zachęcam do tego, żeby zajrzeć do sieci www.misyjne.pl. Tam można zamówić kalendarz tylko po kosztach wysyłki. Ta już od 4 lat idea wspólnego kalendarza religii chrześcijańskiej, żydowskiej oraz islamu oraz wsparcia miasta idealnie wpisuje się w klimat naszego miasta. Miasta tolerancji, miasta otwartości dla drugiego człowieka. Chcemy, żeby każdy mieszkaniec, niezależnie od wyznawanych poglądów, przynależności politycznej, rasy, narodowości, dobrze czuł się w naszym mieście. I myślę, że ta otwartość, zrozumienie, empatia bardzo się przydały w naszym mieście w czasach pandemii.